w Nowym Jorku grają w tenisa. Martwi mnie pewna rzecz, dlatego że pewna tenisistka, która no, jest silna na tyle, że może wyrwać nawet ogromne drzewo z korzeniami, idzie dalej. Ona jest ciężka do pokonania. Nasza będzie musiała mocno się nad tym napracować. A my z naszą bohaterką jesteśmy w kosmosie. To dzisiaj. Dzisiaj odcinek numer 12. Będziemy robić zakupy. Trafimy w końcu w miejsce, gdzie będę mógł kupić zakupy takie, co mi są potrzebne, czyli towar, ale również natrafię na osobę, która zrobi nam zastrzyk. To, znaczy może nie mi, ale naszej bohaterce, czyli Barbarze. Zastrzyk będzie w Udo, od razu, prawda, na wstępie wytłumaczę, gdzie będzie zastrzyk. Zastrzyk nie będzie bolący, zastrzyk będzie z lekami. Leki są bardzo potrzebne, prawdę mówiąc, Barbara dosyć poważnie kaszle i to się chyba rozwija. Lekarz, z którym się spotkamy, również zapyta się, jakim sposobem Barbara ciągle jeszcze chodzi i funkcjonuje. Tak mocno zainfekowana jest i takie rany i obrażenia ma poważne, że cud, że jeszcze chodzi, że jeszcze w kosmosie walczy. Odcinek 12. Lekarz. W zasadzie zaczynamy tam, gdzie byliśmy, na tej stacji, znaczy stacja jak stacja, duży krążownik kosmiczny. Tam zaczynamy, tam chwilę obgadamy i następnie uciekamy. Yes? Ja. All right, we don't have a lot of time, so I need you to listen up. While you're working undercover, it's imperative that you gather as much evidence as possible. If you find any records that look suspicious or incriminating, you bring it to me. Is that understood? Well, you better. Commander Akande's entire operation is resting on your shoulders. I want data slates, computer downloads, handwritten notes. Hell, I'll take anything if it'll get those bastards thrown into the brig. For the sake of the settled systems, I hope you're right. That minor skirmish you had with them on Vectera was nothing compared to the death and destruction those pirates leave behind. If you've seen what I've seen, you'd understand why I'm pushing you so hard. That's all we're asking. Oh, before you go, there's one more thing. Commander Akande has authorized a credit disbursement for each piece of evidence that you return, as compensation for your efforts. It's not generous, it's motivational. Commander Akande's idea. All right, we've loaded a container of Aurora into your ship's cargo hold. We're also providing you with a sample you can use to tease the goods. We've cleared your ship for launch. Proceed to Sidonia. Make contact with Saoirse Boden. And with any luck, she'll point you to the Crimson Fleet. That should do it. You're dismissed. I to w zasadzie wszystko w tym momencie, w tym miejscu, chociaż można było jeszcze pobiegać, być może tu coś ciekawego jest, być może tu jakiś handlowiec też jest tego, nie wiem, w każdym razie na razie Barbara zdecydowała się stąd odlecieć. Co mieliśmy załatwić, załatwiliśmy. Mamy z nami naszą koleżankę Sarę, która ma do załatwienia również bardzo poważną misję. Bierzemy ją za łeb, no i nie ma bata, stąd lecimy. Lecimy właśnie w miejsce, gdzie mamy po pierwsze misję do wykonania. To jest bardzo ważne, ale do tego właśnie faktycznie się tam rozejrzymy, czy tam nie ma lekarza, czy nie ma jakiegoś handlowca. No i od razu wam zdradzę tajemnicę. Jest lekarz, jest handlowiec, jest również bar, w którym można zamówić bardzo, bardzo w rozsądnej cenie różne trunki. Trunki, które bardzo szybko podobno kładą na ziemię. Nie próbowałem, Barbara próbowała, ale do tej pory jeszcze nie mówi, jakie są efekty uboczne, dlatego lepiej uważać. No i na samym wstępie. Chcieliśmy dolecieć w miejsce, które chcemy dolecieć. Ja myślałem, że wypuszczą nas w skafandrze. Zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Komicznie, ale przeżyliśmy. What can I do for you? Kaszle cały czas, w zasadzie ten kaszel jest coraz częstszy, dlatego właśnie te sprawy medyczne, muszę powiedzieć, że to była moja podstawowa sprawa, jaką zobaczyłem, że ten kaszel się powiększa. To mogło skończyć się dramatycznie, bym powiedział. Cel, nasza misja. Lot będzie krótki.
Tutaj oczywiście wybierając miejsce lądowania właśnie całkowicie nie podejrzewałem to, co się wydarzy. Być może był jakiś to zamach na życie Barbary. Jest taka opcja. Pomyślałem sobie, że Barbara zostanie ubrana w skafander, aby spokojnie wysiąść z krążownika. Jakie moje zdziwienie było, kiedy widzę, jak ona zaczyna tutaj mi umierać. Teraz co robić? W prawo, w lewo, wracać do statku. Ale gdzie statek, kurwa? Ukradli. Nie ma. Tu wlatuje, jest coś nie tak. Mówię, trzeba będzie biec szybciej, ale czy dobiegnę? Szybko do ekwipunku mówię, no nie ma pata, mam skafander chyba w plecaku. No i założyłem jej. Biedulka o mały włos padłaby trupem dosłownie w sytuacji, kiedy nie powinna paść trupem. Nikt do niej nie strzelał, nic się nie działo. Nie założyli jej skafandra. To był zamach. Oczywiście, prawdę mówiąc, ten skafander powinna założyć sama, gdyż ja w zasadzie nie chciałem od razu wychodzić ze statku. Chciałem wylądować, przyjrzeć się, zastanowić się, czy zjeść pizzę przed wyjściem i tak dalej. No ale wyszło jak wyszło. Na szczęście żyje, od razu gały jej nie wypatruszyło, jak w Pamięci Absolutnej z Arnoldem Schwarzeneggerem, jak ci co pamiętają ten stary film, chyba 91 rok, może się mylę, ale tak mi się wydaje, bo jest też Pamięć Absolutna, nowa wersja, która akurat jeszcze chyba nie jest najbardziej do dupy jak wiele filmów, których powstaje na bazie starych tytułów. Nie, to jeszcze akurat całkiem do dupy nie jest, bo są nowe wersje oczywiście filmów, to jest tak do dupy, że to się w zasadzie nie daje tego opisać. Ktoś to kombinuje, żeby to nakręcić, musi coś po prostu brać. Znaczy może pali coś, a może pije coś, a może widział Yeti jak skacze na przykład z Monteverestu. My tego nie wiemy. My lepiej nie wchodźmy w te sprawy, bo my takich dużych filmów robić nigdy nie będziemy. Ale najważniejsza sprawa jest taka. Robot spawa. No i spawacze płaczą. Poszła trzynastka w cholerę. Tutaj trochę właśnie polatamy i Barbara będzie szukała tych różnych sklepów i lekarza. No i właśnie na samym wstępie udało mi się znaleźć faktycznie lekarza. Załatwimy sprawę, zobaczcie jak to wyglądało. To bardzo ważny punkt i w tym punkcie będziemy się często pojawiać przy różnych anginach, grypach itd. You're here because you were working a cutter, accidentally nipped your thumb off, and you need me to reattach it again? Well, that's a relief. You'd be surprised how often it happens. Sorry. I tend to think the worst, since the overwhelming majority of my patients come here to treat entirely preventable accidents. I know it's my job to help people, and I love doing it, but I do wish they'd be a little more careful down in the mines. I'm Dr. Flynn. What can I do for you today? W zasadzie raz, że leki ona nam dała, przecież sprawdziłem też, co ona może jeszcze pomóc tutaj, a oprócz tych leków, to jeszcze oprócz tego kupiłem od niej sporo antybiotyków. You walked in here like this? Yikes! Don't wait so long next time. Oh, good. This looks like a nice and easy patch job for once. Well, there's no sense in downplaying it. This'll sting, but it'll make you feel better. Here we go. You're good to go. Careful around the affected area. Give it time to heal completely. I've got whatever you need to help fix you up. Przejrzałem ten jej asortyment bardzo poważnie. Jak widzieliście, gotówka skasowała nam za leczenie. Ceny chyba dosyć wygórowane mają tutaj w tym rejonie. Podobnie chyba jak w naszym kraju, ale generalnie medycyna jest wszędzie droga. Najlepiej nie chorować. Ba, ale czasami jakieś schorzenie wyjdzie, no i trzeba iść do lekarza. Ten krzyczy, panie, oddaj mi 3 wypłaty. Za co, kurwa? Za co? Za taką drobną ranę? Najgorsi są dentyści. Ci żyją w innym świecie, w świecie implantów. Znaczy, no, kroją za implanta, kroją.
No dobrze. Kupimy oczywiście tutaj różne, w zasadzie potrzebne i niepotrzebne. Ja tych leków trochę starałem się u nas zbierać, prawdę mówiąc, żeby w dalszej perspektywie po tym cyrku, co się wydarzyło tutaj jednak, ta choroba, żeby jednak mieć przy sobie różne rzeczy. No i ważna sprawa, zapamiętałem, gdzie jest medyk. Trzeba będzie do tego medyka często wracać, dlatego że no... Różne schorzenia, które możemy mieć tylko lekarz medycyny, który skończył studia, nie jakiś zielarz, prawda, nas wyleczy. No oczywiście są takie schorzenia, że i zielarz nas wyleczy, ale to nie za często. I've often wondered why myself. I've got some theories. From what I hear, the equipment's supposedly not in the best shape, so that's part of it. But I also happen to know the miners can get very competitive, since their bonuses are determined by how well they exceed their quotas. So that leads to a bunch of meatheads going out of their way to avoid following safety precautions and taking shortcuts to squeeze out a little extra job performance. It's bollocks, that's what it is. Stay healthy. Hey. I tu jakie zdumienie mnie walnęło, gdy zobaczyłem, że Barbara w końcu jest zdrowa. No, ale kosztowało to faktycznie sporo pieniędzy. Oprócz tego tutaj będą chyba dwóch handlarzy. Pierwszy zaraz po lewej stronie. Skrócę zakupy, bo tam dużo hały będziemy kupowali, która będzie nam potrzebna w dalszej perspektywie. Hey, you buy from me, maybe I can give you the same discount I give to locals. Hello, welcome to the Sidonia UC Exchange. The best goods, all courtesy of the United Colonies, straight to all of the wonderful UC soldiers, workers, and other citizens. I've got a little of this, a little of that, and maybe a little of some other things you wouldn't expect to find at the UC shop, hmm? But that's because I try to provide for everyone here. So, please, browse my stock and let me know what I can get for you, friendo. Take a look. Tutaj no, zająłem się raz, że trochę sprzedażą różnych pierdół, chociaż te skafandry niektóre są potrzebne. Ja kilka sprzedałem już wcześniej, bo nie miałem co z nim zrobić, w zasadzie byłem w akcji. No ale trzeba będzie później pozbierać takie skafandry, bo niektóre są odporne na to, niektóre na to i tak dalej. No ale tutaj na razie powoli zbieramy te ciuchy. Apteczki oczywiście zawsze kupuję. Zacząłem kupować trochę amunicji, bo to też jest mało na razie mamy, a czasami możemy trafić na jakąś akcję, gdzie kula będzie latała jak kula za kulą, także tego jest cholernie potrzebne. Różne steki, chipsy, bo to też się przyda, uzbrojenie, coś tam właśnie sprzedałem z naszego statku, nawet z tego, co mamy w plecaku, no bo ten plecak pełny, trzeba będzie znowu udać się na statek, teraz tam rozłożyć trochę towarów, cośmy kupili, bo kupiłem też sporo różnych zasobów, które będą nam potrzebne też w dalszej perspektywie w różnych rzeczach. Grosza trochę mieliśmy uzbieranej po tej akcji, fakt, że trochę wydamy, no ale tutaj gotówka jest w miarę spora, żeśmy sporo zarobili, także możemy trochę różnych pierdół kupić, które przydadzą się później podczas trudniejszych zdecydowanie misji. W tych sklepach oczywiście często towar, który najbardziej by nas interesował, to nie ma, ale to znowu też początkowe fazy tutaj, no na razie dobrze, że w ogóle cokolwiek jest, coś zawsze dla siebie znajdziemy. Apteczka to oczywiście podstawowa sprawa, dlatego że podczas akcji często no jednak jakiś snajper, jakiś strzelec Barbarę kulą dosięgnie, no i tutaj apteczka jest niezmiernie potrzebna, aby jak najszybciej wyleczyć rany, ale jak żeśmy zauważyli, właśnie te leki, różne antybiotyki, jakieś syropy na kaszel, jakieś steki, które, prawda, dadzą masę od razu, prawda, jak schudnie się, to również jest dosyć potrzebne. Trochę granatów również dorwałem tu i w następnym chyba sklepie te granaty również zakupię. Te granaty powoli zaczniemy stosować. Granat, dobra sprawa, bo nie wchodzimy do środka, rzucamy dwie sztuki i trzech, czterech klientów powinno paść trupem. Czy tak się wydarzy? Nie wiem. Do tej pory żeśmy nie sprawdzali jeszcze granatów, bo w zasadzie ich nie mieliśmy. Teraz dopiero dostajemy dostęp do tych granatów. Mam kilka broni takich mocniejszych, których tam też amunicji nie ma. Broni to nie będziemy kupywali na razie, bo nie ma sensu. Być może jakiś, podczas jakiejś akcji coś fajnego uda Barbarze się znaleźć. I to w zasadzie koniec w tym sklepie. Tu jeszcze różne pierdoły. Sprzedam również pewne książki, które mi są niepotrzebne, ale tylko część. I
możemy ruszyć dalej, misja główna i jeszcze jeden handlowiec, no i bar na koniec, w którym raczej nie będziemy dużo pili, ale na pewno będziemy siedzieli i lekko trzymali. Oh, friendo, you have no idea. You see, not only do I sell goods for the United Colonies, I also need to receive the shipments, stock the shelves, manage the inventory. Why, even now I have this big delivery. Tracking says it is here, but it is clearly not here. I don't see it, do you? The ship is out in the desert of Mars, not where it should be. Ship services tells me they can look at it, but I need my goods soon, and they're taking too long. You could? Yes? This is what I hoped when we talked. If you go to where the ship was last seen, you could look at it. Find out what happened. Take care of anything on board that shouldn't be there. Pirates, killer robots, heat leeches, whatever. And check the crates to make sure nothing is broken. Then come back to me, so I can send someone to recover the shipment and get to sell it. Easy as peasy, as they say. Trochę żeśmy z Broilerem porozmawiali, on się nam przyda, możemy jemu zrobić też pewną misję, za co on się być może odwdzięczy i da nam dodatkowe kredyty, być może nam załatwi nielegalny towar jakiś, prawda, nielegalne TV na przykład, prawda, jakieś kanały zakodowane, które przedstawiają bardzo mocne sceny. Seriale na przykład różnego rodzaju. No wszystko to się okaże w praniu, w akcji. Na razie poznajemy ludzi, poznajemy nowych handlowców. To wszystko oczywiście wstęp przygody Barbary. Tutaj idziemy w stronę misji. Tam jest bar niedaleko. Tam również właśnie też pewien handlowiec, który ma też różnego rodzaju towar. Przyjrzymy się, zobaczymy co możemy kupić. Ja tam parę dupereli również sprzedam. Zawsze parę groszy. Coś tam wpadnie. Yo, hey, what's up? You looking to do some shopping here at the Trade Authority? I'm Manaki. Feel free to ask me anything and I'll do my best to help you out. Oh man, I'm still new here, so I don't know how qualified I am to answer that. We're like this huge network of shipping and trade throughout the known universe. Everyone, Free Stars, UC, even Varun uses us in some capacity, because I guess we're all about free trade for all. Yo, I wouldn't be surprised if we bought and sold from the Crimson Fleet, right? They pay my salary, so as far as I'm concerned, they're all right in my book. Cool. That's what we do here. Towar tutaj w tych sklepach, ja bym powiedział, że jest bardzo podobny. Minimalnie coś tam się różniło z bronią, ale generalnie bardzo podobny towar. Widać, że na razie dostawca, który dostarczył ten towar, dostarczył go z jednego źródła, czyli tam, gdzie prawdopodobnie napadł na jakąś bazę, skasował mieszkańców i to, co udało mu się ukraść, to i ukradł. No, tutaj jedna broń była trochę inna, myślałem nad tym, żeby kupić dwie w zasadzie, jeszcze palnik, no ale na razie ten spawacz mnie zainteresował właśnie, ale na razie jednak zdecydowałem się, że chyba jeszcze nie. Tej gotówki jednak troszeczkę żeśmy wydali, Barbara też nie może wywalić się do dna, bo nigdy nie wiadomo, co czeka ją w dalszej przygodzie. I faktycznie za chwilę będziemy płacili łapówkę, tu w kosmosie za łapówkę też wsadzają. Do więzienia kosmicznego, wyroki są kosmiczne, także lepiej uważać, żeby nie wpaść na nielegalnych transakcjach. I w zasadzie z handlem to wszystko. Teraz zostaje tylko misja z dwoma osobami, no i w barze. Come back anytime. If you're here to buy or sell, you might want to talk to Octai. I'm busy. Wouldn't be the first time I've heard that line. Oh, don't give me that look. I'm just having a laugh. What have you got for me? Aurora, huh? Nice. A little too hot to handle, though. What else you got? The Trade Authority turning away contraband. Now I've seen everything. All I'm going to point at is the ceiling, with my middle finger.
Get that stuff out of here before UC security catches on. Of course, if there's a finder's fee you're offering, I might, well, bend the rules a little bit. You know, it's funny. Suddenly, I do remember someone who might be able to unload that stuff for you. Well, well. It appears she suddenly remembers everything. How nice. There's a buddy of mine who runs with the Crimson Fleet. Goes by the name Adler Kemp. If he isn't passed out, you can find him killing the rest of his brain cells at the Broken Spear. Oh, and it's been a pleasure doing business with you. Widać ewidentnie, że łapówki, no łapówki i różne, prawda, interesy na lewo to wszędzie, nie tylko u nas, ale i w kosmosie, w innych krajach, w innych galaktykach. To normalna kosmita, tak samo jak człowiek po prostu chce dorobić na lewo, ile fabryka dała i nie zapłacić podatku, prawda, oszukać rządy, państwa, rodzinę, prawda, znajomych. To normalna sprawa wszędzie w galaktykach różnego rodzaju, tak funkcjonuje to wszystko, tak będzie funkcjonowało do wykończenia się wszystkich w kosmosie, na świecie. Kosmita, człowiek, podobne w zasadzie myślenia mają, każdy chce jakoś żyć po swojemu dobrze generalnie, latać na Malediwy na przykład. Albo na Mauritius. Teraz na Malediwy nie czas, polecimy kiedy indziej, a teraz pijak. Unless you're here to serve me another drink, you can turn around and walk away. Hey, why don't you say that a little louder? I don't think every single UC guard in Sedonia heard you. Okay. Okay. Yeah, I think we can help you with this. If you've got a whole shipment of this stuff, you're going to need to move it fast. But you're going to have to do something for us first. Right down to business! And no small talk. I like it. Well, this is utterly ridiculous. Do we really have to jump through these hoops to get what we need from you? Lady, if you want me to move that shipment for your pal here, you're going to do whatever the hell I want. You got that? Now listen up, because I'm not going to repeat myself. I need you to deal with a miner who's racked up a bunch of debt. He probably spent it all on booze, not that I blame him. Either way, I want that money back. Tutaj się zastanawialiśmy praktycznie, czy dać od razu gotówkę, czy donieść tamtemu. Zdecydowałem się jednak donieść tamtemu. Może tamtemu nie dam gotówki, a strzelę mu w oko. Zobaczymy. His name's Carl Fielding. I think you'll find him wandering around the Deimos miners' quarters. Don't worry, you can't miss him. Just look for the most miserable-looking guy in the entire place. I to w zasadzie na tyle. Żeśmy trochę posunęli misję do przodu, dowiedzieliśmy się o nowych taktykach łapówkarskich, odwiedziliśmy bar, w którym za chwilę będziemy pili, ale ja na razie muszę siąść. Moje nogi odmawiają posłuszeństwa, a Barbara jest po prostu wykończona, można powiedzieć. W kosmosie spędziła sporo czasu, miała chorobę, kaszlała jak wściekła, brała leki, które jej pomagały, a drugie znowu jej szkodziły. Sytuacja była napięta, na pewno wiele rzeczy było napiętych. Tutaj oczywiście siadając zdecydowałem się na lekką drzemkę. Drzemka w kosmosie jest zajebista. Można trochę odsapnąć, dojść do siebie i następnie ruszyć dalej kosmicznymi szlakami po przygodę w kosmosie. Tylko tyle, że teraz jest niebezpiecznie. Coś wybucha. Do następnego w odcinku 13.